Witam wszystkich fanów gry I Am Fish. Moi kochani, lecimy z trzecim odcinkiem i w dzisiejszym odcinku będziemy testowali nową rozdymkę. Jeszcze nie miałem przyjemności zagrać tą rybką, więc zapowiada się niezła przygoda. Wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ jak przebijemy próg 10 tysięcy łapek, no to wrzucam kolejny odcinek, gdzie będziemy testowali latającą rybkę. Jeżeli jest coś dobry, no to oczywiście strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry I Am Fish. I zapraszam wszystkich na pixshop.pl po przekozackiej koszulki. Link do sklepiku znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Moi kochani, lecimy z trzecim odcinkiem i dzisiaj mamy do wyboru do zagrania dwie rybki. Albo rozdymkę, albo latającą rybkę. Ja bym chyba sobie w dzisiejszym odcinku zagrał rozdymką, bo jeszcze tutaj nie mieliśmy przyjemności zagrać tą rybką, a jestem mega ciekawy, jakie ona ma umiejętności. Z pewnością poleci jeszcze jakiś filmik, zobaczymy, o co chodzi. Dobra, leci głupi ptak, głuptak, tak go nazywajmy. Nie wiem, dlaczego ta gra czasami się przycina, ale to chyba jest wina silnika. I co, on chce niby zjeść tą rybkę. No, standardowo wystraszyła się, ponieważ rozdymka, wiadomo, jak się boi, no to się napycha. Czy jak to się nazywa, nie wiem, jak to nazwać. Nadyma się, o! A! Czyli miała takie flashbacki, że kiedyś tak było, a teraz już nie jest. No i rozdymce zwyczajnie w świecie jest smutno. No dobra, więc postaramy się uwolnić naszą rozdymkę. Wow, tutaj jakieś obrazy były malowane. Ktoś ma duszę artysty. Zrzućmy tą książkę. Poleciała na dół. Tutaj mamy jakiś napój, też zrzućmy go na dół. Nie chciałbym za szybko zbić tej kuli, żeby nie zginąć. Aha, rozumiem, że się toczymy standardowo tutaj. Pyk. Pyk, pyk. Zrzućmy to. Może się coś podpali. Okej. Okay. I mamy pierwszy checkpoint. Dobra, na razie to było proste. Teraz musimy wylądować równiutko, mięciutko na tamtej gąbeczce. No to heja. Hop, hop, hop. Nie, 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 kurde. Prawie pękła nasza przepiękna kula. Zobaczcie, jak ona cudownie tym ogonkiem macha. Dobra, lecimy na dół. Bom, bong, boing, boing. Pęknie. Nie, przeżyłem. Ale tutaj może być coś niebezpiecznego. Zobaczcie, tutaj możemy spaść. Tutaj możemy spaść. A nie. My chyba musimy tam spaść na poduszkę, albo to był tak po prostu taki skrót. Mamy tak, karmę dla pieska, to prawdopodobnie tutaj mieszka jakiś piesek, ma bardzo małe łapki, może to być pomeranian, taki jak mój joysticzek. Zjedliśmy sobie trochę chlebka i dobra, poturlajmy się może teraz tutaj niżej, zobaczymy, czy w dobrym kierunku idziemy. Kurczę, ta kula zaraz pęknie, ona coraz chyba już większe ma te pęknięcia. I mamy pierwszy checkpoint. Coś mi się wydaje, że jak ja... O! Już zebraliśmy go. W dziwny sposób trochę, bo daleko od niego byliśmy. Coś mi się wydaje, że jak ten checkpoint właśnie ja zbiorę, to za chwileczkę coś tutaj się wydarzy. Ja bym chciał tutaj przejść przez okno w jakiś sposób. Czy ja mogę przesunąć te drzwi? Coś mi się wydaje, że chyba mogę je przesunąć. Mamy tutaj takie ślady pieska. Uwaga! Tak jest! Łatwo! I mamy tutaj też wiaderko. Nie gadajcie, że będę w takim... wiaderku kiedyś mieszkał. Nie, nie ma na szczęście wody, więc dobra. Po ostatnim słoiku miałem koszmary w nocy, więc wiecie. Mam nadzieję, że nie zmienią mi teraz słoika na wiadro, albo moją kulę na coś innego dziwnego. Na przykład na kwadratowy słoik. To już w ogóle by był dramat. Dobrze, spójrzcie tylko, moi kochani, jak tu pięknie to wszystko wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Chyba muszę zbić tą kulę, żeby wskoczyć do tamtego bajorka. Chyba, że tamte bajorko jest daleko. Uwaga, uwaga, otwieramy bramę. Pyk! Spacja! Zuba! Spacja! Nadymałem się, jak spację wciskam. Ale czad! Dobra, jesteśmy! Jak ona wygląda, głupkowa? To nie mam po prostu pytań. Siema, rozdymka. Jak cię zgaszę, to już nie jesteś taka nadymana? Nie jest. Normalnie spacja i rośniemy jak szef. Piękna sprawa. O, tutaj idealnie widać, jak ona tym ogonkiem uroczo macha. Uwaga, mam wodospad i hop! Woo! Co jest? Okej? Okay. Rozumiem. Coś mi się wydaje, że ta mapa będzie bardzo nieprzyjazna dla tej rybki i co chwilę będę musiał właśnie używać jej super mocy właśnie w postaci nadmuchania się. Faktycznie, faktycznie. Ała! To musi boleć, jak taka rybka uderza w te kamyki. I uwaga, tu chyba wyższy jakiś wodospad, tak jest. Pyk, 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 hop i na bańkę. No i pięknie, to mi się podoba. Woo! Okej, okej i na główkę. Ciach! No... to jest coś pięknego. Kolejny checkpoint. Rozumiem, że ta pierwsza mapka zapoznawcza jest taka z naszymi nowymi super umiejętnościami. Dobra, 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 dobra. O kurczę. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Jestem. Na szczęście. Woohoo! Rozumiem, że ona wystawia takie kolce i te kolce działają jak amortyzatory, czyli wiecie, upadek nie boli. A jak wcisnę rozdymienie, że tak powiem, no to ta rozdymka nie pływa. Ogonkiem macha tak delikatnie, delikatnie, ale jej nic nie wychodzi. Przed nami wodospad i hop! Ło kurde, jak tu wysoko!
Dobra. A jestem, w sumie jestem ciekaw, jakbym tak z góry skoczył, nie włączając rozdymki, czy bym się na przykład poturbował i zginął w tej gierce. Ciekawe, sprawdźmy na kolejnym wodospadzie, czy jest taka szansa, ale to chyba będzie już jakiś gruby wodospad, bo widzę, że tutaj urwisko jest przepotężne. No i oczywiście mamy też checkpoint, więc tutaj robi się już niebezpiecznie. Uwaga! Zaczynamy! Zabawę! Let's go! Uwaga! Woo! Okej, okay, czyli taki jakby defran, że tak można nazwać. Hop! Na bańkę. Cyk. Czy mi się traci oddech? Chyba tak. Zginę. Nie no, Farel, giniesz. Zginąłem! Panie rozdymko. Rozumiem, że musimy tak, ominąć pierwszy kamyk tutaj. Hop, zmienić się w rybkę. Poczekać chwilkę. Wymierzyć, gdzie mamy dalej lecieć. Ja bym poleciał, o. Tu. Albo tu. Tu. Tak jest. Tu jest idealnie. Hop, i na bańkę. Jesteś przepiękna. Dobra, i teraz gdzie mi się udać? Na sam dół? O kurde, może być niebezpieczne. Nie, tu w prawo, pierw w prawo. Hop. I jesteśmy. Dobra. Udało nam się. I gasimy rybkę. Włączamy rybkę. I powinniśmy dotrzeć na sam dół. Dobra, to troszeczkę niebezpiecznie jeszcze. Dawaj. No już się ściemnia ekran, dobrze. O kurcze. Coś mi się wydaje, że następne levele nie będą wcale takie łatwe. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z rozdymką, 10 tysięcy łapek i macie to jak w banku. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki, bo zapomniało ci się po prostu, zwyczajnie ziomku, sprawdź, czy już kliknąłeś. Pięknie. You did it, yeah. No nic, moi drodzy, czas na level drugi. Coś mi się wydaje, że teraz nie będzie wcale tak prosto. Aha. Okej, kumam. Jesteśmy w takim jakby lesie, jakiejś takiej leśnej sadzawce, może nazwałbym to bardziej bagnem. I po prostu musimy sobie poprzeskakiwać z oczka do oczka, okej. Grafika, szczerze wam powiem, bardzo przyjemna dla oka. Wiadomo, że na nagraniu aż tak super nie wygląda, ale uwierzcie mi, że tutaj postarali się, jeżeli o to chodzi. Woohoo! I na bańkę, pięknie. Dobra, bierzemy nurka, rozpędzamy rybę i wskaczemy. Dobra. Udało mi się je rozwalić, a myślałem, że muszę przez nie przeskoczyć. No ale spoko, dobra. Wiadomo, o co chodzi. I cyk. Aha! Tu jest bezpiecznie, XD. Kolejny checkpoint. Czy ja mogę te kolce rozwalić i się tak przedostać? Przedrzeć przez te kolce na Hama? Uwaga! Ty, dało się tak! Niesamowite. Myślałem, że nie damy rady. Dobra. Trzeba będzie jakoś się przeskakiwać. Ale tu mamy już tak trochę dużo wody i... Hop! I poszła. Pięknie. I cyk. Checkpoint. Okej, teraz górki na pazurki przez las. Woo! Zarąbiste. No i mamy kolejny checkpoint. Łatwo. Powiem wam tak, trochę nudna jest ta mapa, bo cały czas po prostu tylko jakieś kolca omijam. Wow, coś mnie wciąga. Coś mnie wciąga. Chciałem popłynąć prosto, co zaczęło mnie wciągać. W końcu coś się dzieje. Zobaczmy, gdzie dopłyniemy. Wracaj, rybko! W sumie mogłem w róże się nadymać, ale to było śmieszne. O ile by się dało. Mamy checkpoint. I co mamy tutaj zrobić? Rozumiem, że trzeba zrobić tak. Tu jest dosyć głęboko, więc trzeba dać nura. Woo! Kumam! Czyli jak daję nura, to po prostu mnie wyrzuca. Czyli dawaj jak najgłębiej, młoda. Rozpędzamy się rybką. I lecimy. Gasimy rybkę. Nie, żartowałem! Wracaj do swojej pierwotnej, rozdymkowej formy. No i dobra, ej. Zaczyna się robić ciekawie. Na początku te takie poziomy, powiem wam, że mnie nudziły. Okej. A teraz robi się już coraz ciekawiej. Czyli to trzeba zrobić tak, że sobie rybką kulturalnie płyniemy po dnie i odpalamy rozdymkę i wskakujemy. Tak jest. Okej, jeszcze mamy na końcu przeszkodę z cierni. Nie tędy. Dobrze. Dawaj, zdążysz, stara! Stara, dawaj! Jesteś! Jestem! Boziu, na styk! Kocham cię, rybko. Przepraszam, że cię tak męczę, ale no, wiesz. Ciernie były kolczaste, nie? Nic bym nie zrobił. O kurde, dobra. To już zdecydowanie jest ciekawiej. Okej, przepłyń sobie, młoda. Pięknie. Woo! I tutaj co mamy? Ile tych konarów będzie? Pierwszy konar. Hop. Drugi. Hop. Dawaj. Na banie! Zdążyłem! Boże! Jaka ta mapa jest dziwna. Męczą tą rybkę, rozdymkę. Zobaczcie, jak wysoko wyskoczyła. Woo! Woohoo! 360! Woo! A tu jest kosz! Ja bym chciał do tego kosza trafić. Uwaga! Farel, rozdymka Jordan! Jej! Jestem! Tada! Dobra! No i pięknie. Nie! Dlaczego słoik?
Najgorszy słoik ever. Dobra, pomęczmy się z nim trochę. No to jedziemy z tematem, nie? Okej. Okej, okej, kumam fazę, że tędy nie powinienem jechać. Nienawidzę poruszać się słoikiem. Okej. Okej, opanowałem ten ruch. Chyba tak, udało się. Udało się, udało się. Idzie teraz? Gdzie ty płyniesz, rybo? No kurde, głupi ptak, no nie macie latać. One tam siedzą na stole, chamy i prostaki. Dobra, ja postaram się tutaj między krzaczkami gdzieś przecisnąć. Odejdź, 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 nie przeszkadzajcie mi. Dobra, czyli nie tędy droga, rozumiem. Okej, okay, dzięki za info. Dobra, dzięki, 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 ptaszku. Pomogłeś mi troszeczkę i pomogłeś, chociaż raz. Raz się na coś przydałeś, stary. Wow! Dobra. Nie w kamyczek, nie w kamyczek. Dobra, po moim słoiku zaraz będzie. Dobra, rozpędza się słoik. Jest niesamowicie szybki. Jak nigdy. Dobrze. Teraz w drugą stronę, dobrze. Dobrze. Nie gadajcie, że ja stąd przyszedłem! Udało mi się pokonać te durne ptaki i przejść do kolejnego checkpointu. Dobrze. Lecimy teraz tutaj tym słoikiem. Dobra, w końcu słoik pękł. Mamy to, moi kochani. Co? Czy ja płynę jakimś kontenerem na śmieci, który jest zalany cały wodą? I że muszę walnąć teraz nura, nadymać się i woohoo, zrobić salto? Nie no, ta gra mnie nie przestaje zadziwiać. Naprawdę. Dobra, skręć, 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 skręć tym kontenerem. Bazio! Bazio! Co tu się dzieje? I teraz muszę tak, dać nura do góry. Wyskakujemy i kulamy się do sadzawki jakiejś. Tu nie ma wody. Nie no, trolujecie, że ginę. Ale mnie strolowali. Nie wierzę. Po lewej stronie widzę checkpoint. Ja muszę jakoś tam się dostać, jeszcze tylko nie wiem jak. Okej, 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 okej. I jesteśmy tu. Wyskakujemy. I postaramy się pokulać jak najdalej. Tan, taran, tan, tan. Dawaj. Dawaj. Jestem! Czekaj, o co chodzi? Gdzie ja jestem? Rozumiem, że tak miało to wyglądać, tak? Okej. I kulamy się teraz kuleczką na dół do najbliższej sadzawki. Albo i nie. Albo tu nie ma sadzawki. Czyli rozumiem, że mam wskoczyć w tamte okno, tak? Musimy podjechać do krawędzi i wskoczyć w to okno, tak? Okej, okay, ale młoda. Młoda, cofnij się, tak jest. Okej, okay, udało się. I teraz gdzie ciśniemy? W kule, nie, pękła! Jak najszybciej do wody! Tu nie ma wody! Najgorzej. Okej, okay, jak się zrespiłem, jestem już w kuli, więc spoko. Mamy przed sobą jakiś dungeon. A ja od razu połakomiłem się po chlebek. Ajaj, a tu są jeszcze guptaki latające. No dobra, pojedę nam jakoś w miarę to wyjść. Albo i nie. Dobra, udało się, czekaj, jadę do tyłu. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jestem? Mhm, coś mi się wydaje, że nie tędy droga. Durne ptaszysko musiało mnie zrzucić. Dobra, na razie idzie gładko. Tylko zahamuj, farel, zahamuj. Dobra, po mnie, ginę. Dobra. No i nic nie zrobię chyba. Halo? Czy jest tu jakaś woda? Halo, bo ginę. Ginę. Dobra, moi drodzy, olejmy temat chlebka, bo to jest za ciężki chlebek, że tak powiem, do zgryzienia. Ciężki chlebek do zgryzienia dla takiej małej rozdymki. I teraz tutaj, tutaj, pięknie, 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 pięknie. Musimy troszeczkę sobie wyhamować do prawej, tutaj do ścianki, tak jest, kochanienka. Widzę, że guptaki mają na pełen regulator. Głośność, właśnie wiedziałem! Wiedziałem, że zaraz te głupi ptaszysko mi tutaj... Ech, no i co mam zrobić? Cały czas pod górkę w tej gierce. Dobra, zahamuj, teraz tu do lewej. Tak, jest do lewej, do lewej, do lewej. No ręczny, ręczny w tej kuli zaciągnij, młoda. Pirania jakaś była cię silniejsza. Jakbym się napompował, to będę... Szybko jest, checkpoint! Ha! Durny ptak. Teraz mogę se ginąć. I widzicie? Łatwiutko z nimi. Tylko co dalej? Musimy pocisnąć tędy. Nie! Czuję się jak w Squid Game. Skąd mogę wiedzieć, że ta deska pęknie? Dobra, ciśniemy, 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 Nie, nie, kolejna deska, no! Muszę omijać. Omijać spleśniałe deski. Bo jak dobrze wiemy, spleśniałe deski szybko się łamią. Łamią. Okej, okay, okej. Okay. Głupi ptak, ominąłeś, 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 ominęłaś rozdymko. Nie wiem, jak to odmieniać. Jest dobrze. Stój, 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 wariacie. Dobra, nie ma ptaków, więc bezpiecznie. Teraz tylko wjedź w te korytko. I będzie klasunia. Nie! No i patrz. I zepsuł. I teraz musimy sobie zjechać pewnie tym korytkiem na spokojnie na dół. Stój, 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 stój. Pyk.
Pyk, no i mamy to. Kula zostanie doprowadzona na dół cała i zdrowa, o ile jeszcze mi nic nie wyskoczy, jakiś żół z wody, której nie ma lub coś. Mamy to! Jest i checkpoint. Pięknie. Dobra, tu wyhamuj, wyhamuj, byku. Tu w prawicę, w prawicę, w prawicę, w prawicę, spokojnie. Kurde, jaki dungeon. Czy wy to widzicie? Stop, 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 stop z tą kulą. Tak jest, tu delikatnie. Litości, co tu się dzieje? Dobra. Nie było wcale takie łatwe. Byłem skupiony na maksa. 100% skupienia było na mojej twarzy, widać z pewnością. Dobrze, mamy checkpoint, więc teraz bez problemu... Albo i z problemem. Albo i z problemem będzie to przejść. Jestem! Żyję! Woohoo! I to mi się podoba, dobra. Toczymy się, moja droga, toczymy się. Cyk, lewo, prawo, już prawie widać wodę, więc spokojnie. O kurde, zahaczyłem, zahaczyłem, zahaczyłem. Jestem. Mamy oczko z wodą, mamy też checkpoint. I to mi się podoba. I mamy tu kolejny tunel. Wow. Dobra, teraz gdzie płynąć? Prawo, lewo. Płyniemy w lewo, bo tam płynie strumyk. Woohoo! I na bańkę. Dobra, płyniemy. Mamy jakieś tutaj urwisko. Ta, wodospad to jest. Niagara. Sium, pyk. I moi kochani, wyszliśmy z puszczy. Wyszliśmy z puszczy, jesteśmy na jakiejś łące. No jestem mega ciekawy, jak potoczy się dalej przygoda rozdymki. Jeżeli jesteście też ciekawi, no to zostawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i przechodzimy kolejny poziom. I proszę państwa bardzo, mamy jakiegoś z przodu pana rybaka. I co, że niby pan rybak chce nas złowić, a my się mu nie damy? Dobra, moi drodzy, sprawdźmy, gdzie ten chłop zamoczył tego kija. Tutaj. Ciekawe, czy mogę złapać za jego przynętę. O, mam! Złapał mnie! Nie, ja się tak łatwo nie dam, stary. Nie dam się tak łatwo. Pęknie ci ta żyłka. Nie ma szans. Co ty myślałeś? Że ja tak łatwo się poddam? Ale ty. Może faktycznie on musi mnie wyłowić. Dawaj, dawaj. Pusty haczyk. Super, gościu. Nie wiem, jak ty te ryby chcesz łowić, jak masz pusty haczyk. Dobra, dam ci się złapać, stary. Po znajomości, co? Okej. Okej, już prawie. Tak jest! W końcu ci się, stary, udało mnie wyłowić. Pięknie. No oczywiście, to jest twój nowy rekord, stary. Takie rybki jeszcze nie miałeś. Pięknie! Woo! Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Powiem wam szczerze, że Pirania miała nieco łatwiejszą misję od rozdymki, ale finalnie rozdymka też jest bardzo ciekawą rybką. Już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka, więc dobijajcie szybko 10 tysięcy łapek i widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam wszystkich do mojego Instagrama, TikToka, wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!